Gościem Szkoły Eksploatacji Podziemnej i portalu górniczego netTG.pl jest pan dyrektor Ireneusz Stanecki, dyrektor Biura Inwestycji w Kompanii Węglowej. Panie dyrektorze, czy w skali Kompanii Węglowej metan jest dużym problemem? Tak, jest i myślimy, że będzie coraz większym problemem, stąd już teraz podejmujemy działania, które mają nam umożliwić zarówno zmniejszenie zagrożenia, jaki ten metan sprawia pracującej tam załodze, jak i wykorzystania tego metanu do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, czyli czegoś, co ma spowodować obniżenie kosztów wydobycia węgla w naszej spółce. Polska nauka jest w tyle za rozwiązaniami światowymi w dziedzinie odmetanowania? Nie, uważam, że nauka nie jest w tyle i ten świetny referat przed chwilą wygłoszony przez profesora Ślązaka na inaugurację Szkoły Eksploatacji Podziemnej dotyczący właśnie ujmowania metanu zarówno w Polsce, jak i w świecie pokazuje, że w zakresie nauki jesteśmy chyba jednym z przodujących ośrodków. Natomiast przed nami stoi zadanie implementowanie, przeniesienie doświadczeń zagranicznych, z czołowych miejsc jak górnictwo australijskie i górnictwo amerykańskie, rozwiązań w zakresie prowadzenia odmetanowania wstępnego i odmetanowania wyprzedzającego, zarówno z powierzchni, jak i z dołu kopalni. To te metody w świecie opierające się na nowoczesnych technikach drążenia otworów, a także szczelinowania umożliwiają tak duże obniżenie metanowości pokładów, które później eksploatowane w tamtych realiach przy bardzo dużych wydajnościach powodują niskie koszty wydobycia i przez to węgiel z tamtych rejonów jest tak konkurencyjny na rynkach międzynarodowych. A co jest barierą przed wprowadzaniem tych rozwiązań? Koszty czy problemy technologiczne? Dwie rzeczy. Pierwsze, do tej pory brak takiej potrzeby, dlatego że dawaliśmy sobie radę innymi metodami. Te inne metody to były typowo górnicze, które stosujemy w dalszym ciągu. Natomiast rosnące zagrożenie, rosnąca ilość tego metanu powoduje, że musimy do naszego górnictwa przenieść tamte doświadczenia. Tamte doświadczenia sprzed 10-15 lat umożliwiły właśnie tą sytuację, która teraz jest w łupkach węglowych, czyli stanie się takiego państwa jak Stany Zjednoczone Ameryki Północnej zupełnie niezależnym, jeśli chodzi o produkcję gazu z łupków. I te technologie, nowoczesne technologie, musimy przenieść z odpowiednimi modyfikacjami do naszego polskiego górnictwa podziemnego węgla kamiennego. Jeżeli technologia odmetanowania nie będzie się rozwijać, eksploatacja górnicza nie będzie mogła schodzić głębiej. Tak, ale jeszcze ważny aspekt jest, nie będzie mogła być tak wydajna. Dlatego, że nasze metody dotychczasowe są często ekstensywne. To znaczy zmniejszamy wydobycie z pokładów i ścian silnie metanowych, zmniejszając obłożenie zmian w poszczególnych ścianach, co wpływa na wzrost kosztów jednostkowych. W związku z tym oprócz braku możliwości wydobycia nie będziemy mogli po prostu konkurować na rynkach światowych z kosztami tego węgla, wydobycia tego węgla kamiennego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Szkoły Eksploatacji Podziemnej i portalu górniczego netTG.pl był pan Ireneusz Stanecki, dyrektor Biura Inwestycji w Kompanii Węglowej. Dziękuję pani, dziękuję.